jeśli tego właśnie pragniecie, świata beze mnie, odejdę. Przemówił, odwracając się na pięcie. Podmuch wiatru, spowodowany ruchem jego płaszcza, podrywał z głowy kaptury, czapki, kapelusze, jak i fundamenty pewności z umysłów każdego spośród drżącego tłumu. Ten, którego zawezwali, nie spojrzał już w ich stronę, mimo że myśli każdego z ludzi były mu dobrze znane. Schowawszy dłonie w kieszeniach płaszcza, niespiesznym krokiem skierował się w stronę coraz to wyżej unoszącej się mgły. Przyćmiewającej atmosferą niepokoju nocne niebo, w nienaturalny sposób pozbawione wszelkich gwiazd, planet, wszelkiego światła, jedynie po stronie, w którą zmierzał. Więc ten świat pozostawiam wam. Żyjcie i róbcie wszystko, czego zechcecie. Będę jedynie patrzeć z góry. Kolejne kroki rozchodziły się echem, które dotarło do każdej z istot, ponieważ ich stukot roznosił się w ludzkich sercach, nie uszach. Przesiąknięta mnóstwem krwi ziemia, po której stąpał, sprawiała wrażenie tworzyć szkarłatne bagno, przyozdobione wystającymi kończynami w przeraźliwym stanie i twarzami, zastygłymi w grymasie, jaki wywołać może zimno, nieznane do tej pory niczemu, co istota żywa może zaobserwować. Mimo czego on, czysty, jego buty mimo stąpania przez to piekło, nie zatrzymały na sobie ani kropli posoki. Ludzi o twarzach, powykręcanych w podobny sposób do swych pobratymców w krwistym bagnie, jednak ze strachu nieśmierci, jaka nie powinna dotknąć nikogo i nigdy. Drżącymi rękami opuścili karabiny. Puścili stery machin wojennych. Wypuścili z rąk nawet kije, widły, patelnie. Wszystko, czym da się sprawić komuś ból. Jego sylwetka powoli znika we mgle. Miliardy ludzi przed telewizorami zmawia modlitwę. Mimo przebywania w domowym zaciszu, mimo setek czy tysięcy kilometrów odległości, każdy drży ze strachu, obawiając się tego, co nadejdzie. Jego głos nie jest słyszalny dzięki kamerom czy mikrofonom. Mimo to każdy z miliardów ludzi, każda z niezliczonych istot, niezależnie czy świadoma lub pozbawiona świadomości, każdy słyszy i rozumie jego słowa. Jego postać znika całkowicie. Żyjcie w świecie bez śmierci. Od tej pory nie powiedział już ani słowa. Nadeszła nowa era. Wszystko, co widzę, to... nie wiem. Zastanawiałbym się nad tym, czy to sen. Czy jestem w stanie śnić? Czy kiedykolwiek byłem? Czy sny kiedykolwiek istniały? Czy ja istnieję lub istniałem kiedykolwiek, a głos w mojej głowie, który uznaję za własny, nie jest jedynie kłamstwem i próbą zmylenia mnie. Przez to wszystko, by nie pozwolić pogrążyć mi się w zbawiennej otchłani całkowitego odłączenia świadomości od mego ciała. Te wszystkie abstrakcyjne rzeczy, które widzę przed jedynym wciąż jeszcze działającym okiem. Rozłożone części ludzkich ciał. Przynajmniej tak mówią mi resztki wspomnień sprzed lat. Setek lat, tysięcy lat. Nie pamiętam, jak to jest widzieć na oboje oczu. Nie pamiętam, czy obraz, jaki teraz widzę, pochodzi z jednego oka, zaś wspomnienie o wyrwaniu drugiego z mojej czaszki. Przez to trójrękie bydle nie było również narzuconą mi projekcją przez okrutny szept rzeczywistości, w jakiej przyszło mi istnieć. Ciągle to słyszę. Ich szepty, wrzaski, we wszystkich językach, z każdej strony. Z przodu, z tyłu, z góry, dołu, z lewa, prawa, z innych kierunków, w których nazw już nie pamiętam lub jedynie uroiłem sobie, że w ogóle istniały. Nie wiem, czy rozumiem ich słowa, czy moja świadomość próbuje tłumaczyć mi je usilnie, żeby pozwolić mi w końcu odnaleźć zbawienie w od tak dawna wyczekiwanym szaleństwie. Jednak głosy. Głosy. I ta melodia. Ta cholerna melodia nie pozwala mi odpłynąć. Od tak dawna. Od tak dawna. Krzyki. Choć niegdyś głośniejsze. Nie są w stanie zagłuszyć szeptów. Błagam was. Błagam was, cierpiących katusze. Wszystkich, którzy mieliście szczęście trafić do piekła, gdy było to wciąż możliwe. Krzyczcie. Krzyczcie pozbawionym wszelkich informacji lamentem. Krzyczcie, jeśli tylko wciąż posiadacie gardła. Krzyczcie w nieskończoność. Zarówno martwi, jak i żywi. Błagam. Błagam, krzyczcie. Krzyczcie głośniej. Krzyczcie i wyjcie. I płaczcie. Niech wasz lament zagłuszy wreszcie te szepty. Niech moje oko pokryje ciemność. Ja muszę w końcu oszaleć. Witam wszystkich, którzy wciąż są w stanie słuchać naszej audycji. Bardzo miło mi gościć was wszystkich gdziekolwiek lub pod jakąkolwiek postacią jesteście. Dla urozmaicenia wam tego wieczoru w ciemnościach Brad Brownfield w kawałku Simple Life. Strzelające pod nocnym niebem ognisko. Symbol sprzeciwu wobec zasad tego świata. Rudy, rozglądając się wokół, czy aby na pewno jest bezpiecznie, poprawił kapelusz, po czym zbliżył zgrabiałe od zimna dłonie w stronę tak rzadko spotykanego płomienia. Co ciekawe, Rudy faktycznie było jego imieniem. Już od setek lat nikt nie używał imion ni nazwisk. Od setek lat nikt ich nie nadawał. W tym świecie takie błahostki jak imię nie miały już znaczenia. Jeśli ktoś czegoś od ciebie chce, woła tak, jak cię widzi. Zaś bujna, ruda czupryna była jedynym znakiem rozpoznawczym około 20-letniego wędrowca. Podejdź. Też się ogrzej. Nie wiadomo, jak długo tu zostaniemy. Wyszeptał. Do drugiej strony ogniska zbliżył się jedyny przyjaciel chłopaka. Choć tak jak imiona, przyjaźń w tym świecie nie mogła już istnieć. Przyjaźń, miłość, szczęście. Wszystkie uczucia stworzone dzięki ludzkiemu mózgowi są jedynie doczesne. Przyjaźń czy miłość mogą być jedynie doczesne. Nie są przystosowane do wieczności. Jeśli ludzkie życie ciągnie się dłużej, nawet najpiękniejsze z uczuć stanie się prędzej czy później wynaturzone. Miłość zacznie pulsować, zmieniając się miejscami z nienawiścią. Nawet najpiękniejsza z miłości po podwójnym okresie ludzkiego życia stanie się nienawiścią. Ludzkość jest dużo bardziej skora do odczuwania nienawiści, więc ten stan potrwa nieco dłużej. Po czasie liczącym trzykrotność ludzkiego życia, nienawiść może ustąpić obojętności. W zależności od relacji, jakie panują między dwójką niegdyś ukochanych, obojętność może ponownie zmienić się w miłość lub nienawiść. Wszystko, co było na początku, może znów odżyć lub całkowicie wygasnąć pod gruzami nienawiści. Jednak niezależnie jak wiele zmian ich czeka, jak wiele wzlotów i upadków, po ośmiokrotności tego czasu nie pozostanie już nic oprócz obojętności. Po drugiej stronie ogniska czekał koń lub to, co niegdyś było koniem. 10, 100 lat temu? Bez znaczenia. Wychudłe zwierzę o głowie pozbawionej jakiegokolwiek mięsa. Końska czaszka. Liczne rany tułowia obnażające od dawien dawna niepracujące narządy. Mnóstwo zakrzepłej krwi, tak starej, iż dała się wejść w dziwną mutację ze skórą i jakby połączyć w jedno. Zwierzę podeszło do ognia mimo ślepoty, głuchoty oraz układu nerwowego, który nie odczuwał już nic, włączając w to ciepło czy zimno. Podeszło jednak z powodu zaufania, uczucia nadrzędnego, które z powodu krótkiego stażu znajomości nie zdążyło jeszcze wygasnąć. Rudy, uśmiechając się pod nosem, spojrzał w górę. Dzięki dawnej ingerencji ludzi szczelnie zachmurzone niebo, będące pancerzem przeciw śmiercionośnym promieniom słońca, nie przepuszczało nawet delikatnej poświaty odbitych przez księżyc promieni. Wiedział, że rano również nie ujrzy słońca. Słońca, które po tylu latach wypaliłoby go w ciągu sekundy. Mimo iż od postrzału w płuco sprzed 3 lat staje sobie doskonale sprawę z faktu, iż śmierć nie wyjdzie mu na spotkanie, tak jak nikomu innemu, w jego głowie tli się złudne, naiwne, niczym dziecięce przekonanie, że może płomienie słońca, promienie światła słonecznego potrafiłyby wysłać go w niemy. Układając się na plecach, spogląda w niebo, gdy nagle mały, świetlisty punkcik, kuleczka, promyczek. Co się dzieje? Wspomnienie, marzenia i nagle na widok zbliżającej się kuli światła podrywa się z ziemi, rozkładając ręce z kolejnym, naiwnym, dziecięcym uśmiechem. Kula jest coraz bliżej, coraz większa. Po chwili chłopak dostrzega, że to nie kula. Posiada 4 odstające części. Momentalnie uśmiech znika z twarzy włóczęgi. Z jego wygiętych, wyschniętych od coraz to narastającego gorąca ust wydobywa się jedynie szept skierowany w stronę konia. uciekaj. Błagam, uciekaj. Ale zwierzę nie ucieka. Nie słyszy. Nie czuje. Jest tu, bo ufa. Skóra zwierzęcia, jak i skóra rudego zaczyna topnieć, gdy kula ognia o średnicy trójki rosłych mężczyzn, posiadająca czwórkę symetrycznie rozłożonych skrzydeł oraz w sam środek wpisane oko, zatrzymuje się nad nimi. Umarły, zdradź mi, gdzie jest dół. Nie mam pojęcia. Jestem tylko wędrowcem. Zostaw nas w spokoju, przemówił, drżąc ze strachu. Strachu, który był intensywniejszy niż odsłaniająca kość i topniejąca skóra. Rozumiem. Wtem rozbłysło światło, które zauważyć mógłby każdy w promieniu kilometra. Trwało to jedynie sekundę, jednak poza dziwną istotą pozostawiło jedynie wypaloną ziemię oraz szkielety człowieka i konia, rozerwane na kawałki. Poczekam więc, aż ktoś po ciebie przyjdzie i zabierze tam. Istota poczęła unosić się znów ku niebu, by po chwili zniknąć za chmurami. Rudy próbował podnieść się z ziemi, dosięgnąć swego pupila, spróbować przynajmniej przeprosić za to, że zawiódł, że nie udało mu się go ochronić. Ale nie mógł. Bez rąk, bez nóg, bez strun głosowych, bez mózgu. Posiadając jedynie swą duszę wepchniętą między kości, nie mógł już zrobić niczego. Babciu, opowiesz mi, co było dalej? Wyszeptała około 7-letnia, wciąż oddychająca dziewczynka, na rękach widocznie nadgryzionej zębem czasu kobiety. Siedziały oparte o ścianę przewróconego obok torów pordzewiałego wagonu wraz z kilkoma innymi dziećmi czekającymi na transport, gdyż żadne z nich nie było w stanie się już poruszyć, mówić czy słuchać. Na czym skończyłam, dziecinko? Spytała staruszka. Na tym, że 1000 lat temu ludzie odkryli istnienie prawdziwej postaci śmierci. Obawiając się kogoś takiego, kogoś, kto może zabić nas wszystkich, gdy tylko zechce, kogoś, kto może zostać użyty lub wykorzystany przez innych, ludzie obawiali się nie śmierci, ale siebie nawzajem i tego, że inni spróbują wykorzystać śmierć przeciw nam. Wtedy wysłannicy całej ludzkości, chcąc pozbyć się śmierci, przywołali go na pustyni, po czym była straszna bitwa, ale mimo użycia całej siły ludzkości nie udało się zranić śmierci. Dlaczego więc jej tu nie ma? Widzisz, dziecinko, śmierć pokazała ludzkości sposób mordowania, jakiego nikt z nas nie widział wcześniej. Każdy, kto spróbował go zaatakować, umierał tak, że wszyscy pozostali rzucali broń, uciekali lub stali sparaliżowani strachem. Przestraszyliśmy się, że po tym, co zrobiliśmy, po prostu wyrżnie całą ludzkość. Ludzie krzyczeli, błagali, nienawidzili. miliardy ludzi na całym świecie tej jednej nocy na swój sposób mówiło do śmierci, że jej tu nie chce. Więc on po prostu odszedł i nigdy nie wrócił. Od tego czasu wszystko się zmieniło. Ludzie przestali umierać, lecz nie przestali chorować, starzeć się, popadać w kalectwo. A do tego, żyjąc przez tysiące lat, powoli tracili wszelkie uczucia względem innych. Żywi, którzy zajmowali się zmarłymi, przykutymi do łóżka krewnymi, przez setki lat wydający na nich pieniądze, tracący czas, zaczynali ich nienawidzić. Przebywanie na ziemi było coraz trudniejsze. Katastrofa klimatyczna nadeszła niespodziewanie w przeciągu kilkudziesięciu lat. Promienie słońca stały się niemożliwe do wytrzymania. Więc ludzkość, chcąc się ratować, podjęła ostateczny krok. Wykorzystując maszyny na całym świecie, odcięli nas od promieni słońca. Na zawsze. Świat się zmienił. Przestało mieć znaczenie, kto żyje, a kto nie. Znaczenie miało to, kto może się poruszać. Jeśli możesz poruszać choćby palcem, jesteś w stanie czołgać się do przodu. Nieistotne jest to, jak karykaturalny byłby to ruch. Gdy nie możesz się poruszać, spowalniasz resztę. Ludzie tracący tę zdolność zostawali porzuceni. Wtedy właśnie powstało to, co obdarło nas z człowieczeństwa do samego końca. Doły Jeruzalem. Doły ukryte przed światem, do których wrzucano i pozostawiano wszystkich, którzy stracili zdolność poruszania się. Bezplątani z innymi, spędzali tam wieczność, nie przypominając o sobie nikomu, kto wciąż może się poruszać. Miejsca będące odpowiednikiem śmierci, której tak się obawialiśmy, czyli coś, czego każdy się obawia, ale nieuniknionym jest to, że wszyscy tam trafimy. Różnica jest taka, że doskonale wiemy, co tam jest, więc nie mamy nadziei, że może czekać na nas jakiekolwiek zbawienie. Babciu, to straszne. Ja nie chcę do dołu. Naprawdę zostanę tam na zawsze? Nie wiem, dziecinko. Możliwe, że czeka cię coś innego. Co takiego? Bardzo dawno temu, gdy ludzie ukończyli największy otwarty dół, stojący pod wieżą Babel, z pomiędzy chmur zeszły anioły. Anioły, babciu? Zgadza się. Najprawdziwsze anioły. O wielu skrzydłach, wielu oczach i wielkiej mocy danej im przez Twórcę wszystkiego. Anioły doszczętnie spopieliły dół, łącznie z wszystkimi, którzy przy nim pracowali. Pozostał jedynie popiół. A nikt z nas nie chce spędzać wieczności jako popiół. Od tego dnia doły Jeruzalem zawsze są ukryte. Bo boimy się aniołów. Tak, babciu? Tak, dziecinko. Dokładnie. Tutaj historia musiała zostać przerwana, gdyż uwagę wszystkich w wagonie zwrócili odziani w ukrywające tożsamość szaty z krwawym wizerunkiem czaszek. Ludzie ciągnący ze sobą wózek. Przydatni! Wykrzyknął jeden, rozglądając się wokół. Staruszka z siedmiolatką poruszyły rękami. Mężczyzna kiwnął głową, następnie unosząc za nogi, ręce czy głowy sparaliżowane lub martwe, ale wciąż świadome dzieci i niczym worki ziemniaków wciskał je po kolei na wózek. Dziewczyna, młoda kobieta, odziana w niegdyś białą, obecnie już niemal w całości czerwoną sukienkę, stawia chwiejne kroki ku kolejnemu zrujnowanemu miasteczku. Swoją świeżo uciętą głowę trzyma pod pachą. Nie może krzyczeć, nie może mówić, nie czuje bólu. Wszelkie okna są zaryglowane, zostawiając po sobie krwawą ścieżkę, kieruje się w stronę drzwi do przydrożnego baru. Puka. Drzwi otwiera wąsaty mężczyzna. Mierzy dziewczynę wzrokiem. Nie wydaje się zaskoczony. Jedynie smutno kręci głową. Przykro mi. Wszyscy w pomieszczeniu przez chwilę przyglądają się dziewczynie, po czym wracają do swoich spraw. Żywi piją podły bimber serwowany przez wąsacza. Martwi, przy użyciu brudnych noży czy śrub, otwierają sobie nowe rany, z nudów zaglądając do środka. Bezgłowa zajmuje miejsce przy stole, zupełnie jakby znała je już wcześniej. Zbierajnina również staje się nie widzieć jej po raz pierwszy. Pomarszczona, sprawiająca wrażenie topielicy kobieta przysiada się do niej. Przyszyłabym ci to, ale będzie ci zwisać we wszystkie strony. Po prostu zabieraj ją wszędzie ze sobą, okej? Bezgłowa nieśmiało uniosła swą głowę przy użyciu rąk, kiwając nią potakiwawczo. Wiesz chociaż, kto to był? Przemówił barman, brudną ścierką przecierając rozsypujący się szynkwas. Kiwnięcie potakujące. Żywy czy martwy? Kiwnięcie zaprzeczające. Anioł ani demon na pewno nie, bo nic by z niej nie zostało. Rzucił jeden z amatorów bimbru. Może Kaci? Włączył się barman, rozpoczynając rozmowę. Przyszła tu, więc się rusza. Kaci nie mają powodu, by ją zabijać. Chyba że ktoś ich wkurwi. Daj spokój, znasz ją. Nikogo by nie skrzywdziła. To może Cutler? Rzuciła topielica. Na dźwięk tego słowa bezgłowa poderwała się z krzesła, nerwowo potrząsając głową. Cutler? Przy drodze? Przecież to niemożliwe. Poza tym, skoro obciął ci głowę, to jakim cudem cię nie pożarł? Bezgłowa nie mogła jednak odpowiedzieć. Cutler? Co to takiego? Rzucił ogrzewający się przy kominku chłopiec. Nie mógł mieć więcej niż 10 lat. Barman westchnął, przecierając ścierką własne czoło. Młody jesteś. Nie wszystko jeszcze musisz wiedzieć. Chłopiec, mimo oschłych słów wąsacza, począł wpatrywać się w niego pytająco. Kiedy świat dopiero zaczynał przypominać to, w czym teraz jesteśmy. Gdy jeszcze nie wiedzieliśmy, jak działa nasza świadomość. Jak wiele możemy zrobić z ciałem, by zmusić je do śmierci. Pojawili się Cutlerzy. Martwi ludzie pożerający innych. Martwi nie mogą się wypróżniać, więc po zjedzeniu czegoś na zawsze zostaje to w ich środku. Myśleli, że jeśli pożrą człowieka łącznie z jego kośćmi, narządami, krwią, jego świadomość nie będzie mogła żyć w ciele pożerającego. Że to sposób na śmierć. To jednak nieprawda. Pożerający zaczynali mutować. Wyrastały im kolejne kończyny, głowy, miast ludzi zaczęli zmieniać się w karykaturalne bestie, zaś im więcej pożerali, tym bardziej upodobniali się do bezkształtnych tworów przypominających po prostu ruchome zlepki wielu trupów, które pragną jedynie cię pożreć. Wtedy okazało się, że nawet mimo bycia pożartym ludzka świadomość nie znika. Ciało łączy się w jedno, więc i psychika łączy się w jedno. Mając w sobie dwa oddzielne życia, będąc przy tym martwym, pozostaje jedynie szaleństwo. Zaś z szaleństwa toczącego nas setki lat wyłania się jedynie wiecznie wygłodniała bestia. Stąd nazwa Cutler od bydła. Nikt nie zdążył odezwać się po wysłuchaniu historii, ponieważ z rozebrzmieniem ostatniego słowa rozległo się nerwowe walenie do drzwi. Męski, przerażony głos wołał za nimi. Demon. Wszyscy poderwali się na równe nogi. Nieszczęśnik został wpuszczony, po czym każdy zdolny do pracy zaczął ryglować drzwi. Mów, krzyknęła topielica, starając się zgasić wszystkie świeczki. Cerber tu biegnie. Wycie, siarka, ogień, wszystko na drodze. Szlak, wywarczała niezadowolona, gasząc ostatnią świeczkę. Żadnych świateł, żadnych szeptów. Jedynie kroki trójgłowego psa, które zatrzymują się na środku ulicy. Dzieciak, kierowany typową dziecięcą ciekawością, chęcią ujrzenia na własne oczy demona, spogląda przez szparę w oknie. Ale ktoś na nim siedzi. Słysząc to, do szpar w oknach cicho doskakują pozostali, zaś wąsacz szeroko otwiera oczy. Niemożliwe. Wisielec, szepcze przed oczami, widząc trójgłową bestię, z której paszcz oraz oczu buchają płomienie. Jednak dzieciak ma rację. Ktoś na nim siedzi, odziany w poszarpaną czarną koszulę i wytarte dżinsy. Człowiek? Ciężko to stwierdzić. Pod czarnym kapeluszem ogromne, całkowicie puste oczodoły, z których zaschnięta krew spływa do samych ust. Zaś usta, kąciki sprawiają wrażenie wypalonego do kości uśmiechu aż do uszu. Z jego poszerzonych warg wystają czarne, niechlujnie umieszczone, wręcz przyspawane kły. Cały obraz wydaje się na tyle karykaturalny, iż dopiero po chwili Gawiec zauważa, iż bestia ciągnie za sobą coś dziwnego. Krwawiącą sieć, w której dzięki światłu płomieni z piekielnych paszcz dostrzec można humanoida o rękach, z których przed ramion wystają ostrza, podobne do uzbrojenia modliszki. Cutler porąbany jest na kawałki, jakby krew ciągnąca się za nim miała wabić coraz to nowe ofiary. Chodźcie tu, demony. Jestem tylko niegroźnym, ślepym, słabym człowiekiem, wywarczał jeździec. Jednak wezwanie pozostało bez odzewu. Po chwili oczekiwań okowy na butach charakternika zmusiły bestię do dalszej jazdy. Gdy z przerażających ust wisielca rozebrzmiało spokojne nucenie refrenu jednej z piosenek, jakie powstały przed upadkiem. I got bones. Gdy dziwadło zniknęło za horyzontem, gdy woń siarki przestała docierać do nosów tych, którzy jeszcze są w stanie odczuwać zapachy, barman podniósł się, rozpalając ponownie świecę. On jednak istnieje. Naprawdę. Nie wierzę. Kto to był? Padło pytanie z ust, jakby inaczej, dzieciaka. Wąsacz milczał, więc topielica, pomagając w rozpaleniu świec, zaczęła mówić. To Wisielec. Był dzieciakiem jak ty, w czasach przed upadkiem tego świata, a przynajmniej mówiło się tak w legendach o nim. To nie żaden człowiek, to demon jak oni wszyscy, wycedził barman przez zaciśnięte zęby. Ale widziałeś, co zrobił z Cutlerem, który odciął głowę jednej z nas, zripostowała topielica. Owszem, i gdyby nas usłyszał, pewnie skończylibyśmy tak samo. Ale kto to jest? Dzieciak powtórzył pytanie. Barman wciąż milczał, zaś topielica kontynuowała opowieść. Legendy mówią, że za życia był ostatnim świrem. Gdy odeszła śmierć, tej samej nocy powiesił się z szerokim uśmiechem na ustach. Zrobił to, ponieważ zmęczenie i potrzeby żywego ciała miały go ograniczać. Od tamtej nocy nie jadł, nie pił, nie spał. Przez setki lat, potem tysiące lat, w każdej chwili walczył i rósł w siłę. Jego ciało pękało, rozrywało się, wybuchało, wręcz wywracało na drugą stronę. Inne plotki głoszą, że mimo faktu, iż po śmierci nie potrzebujemy jedzenia, próbował pożerać zwłoki demonów. Wszystko, by tylko nigdy nie odchodzić z pola bitwy, by wyciągnąć z niej jak najwięcej. Demony nie posiadają duszy. Wychodzi na to, że świadomość w demonicznym wydaniu również nie jest tym, co możemy pojąć dzięki ludzkiemu rozumowaniu. Po pożarciu ich zwłok nie zmienił się w Cutlera. Jednak stracił resztki potocznie zwanego człowieczeństwa, jakie nosimy wewnątrz. Na skutek hartowania, przypominające kowali, którzy hartują stal w płomieniach, mimo że nie jest ożywiona, tak i jego martwe ciało miało się zmienić i przestać przypominać ludzkie. Mówi się, że ostatnim krokiem jego rozwoju było wydłubanie sobie oczu, by wzrok również go nie ograniczał. Skupiając się na słuchu, mógł odpowiadać na ataki ze wszystkich stron. Później wypalił swoje usta i przyspawał do nich stalowe kły, uważając, że jeśli straci w walce kończyny, to zębami rozerwie przeciwnika. Potem zaczął polować na demony. Jako człowiek zdominował Cerbera i wymusił na nim posłuszeństwo. Strachem. Oto demon pada przed człowiekiem na kolana. Ze strachu przed jego siłą. Legendy mówią o tym, że jeździ po całym świecie, wabiąc wszystko, co się rusza, z czym da się walczyć. Szuka demonów i ponoć nawet one znać mają legendy o jego pustych oczach i wypalonym wiecznym uśmiechu. Wszyscy, którzy przemierzacie pustkowia w poszukiwaniu sami nie wiecie czego. Podobno populacja Cutlerów zwiększyła się w ciągu ostatnich dni. zapuszczają się nieco dalej od swoich leż. Postarajcie się nie podróżować bez środków transportu i pamiętajcie szybko uciekać. A dla tych, którzy aktualnie są już w drodze, Blackjack Billy i Country Curse. A hot damn, take a look at her. Country boys love them country girls. Babciu, kim są demony? Czas mija nieubłaganie. Dziewczynka, już nieco starsza, miast zajmować miejsce w ramionach staruszki, siedzi przy niej. W geście troski czule otula kobietę kocem, zdając sobie jednak sprawę, iż ta od wielu lat nie czuje już zimna. Gdy śmierć od nas odeszła, z najgłębszej dziury, w najgłębszych czeluściach oceanu, niczym wulkan, płomienie wystrzeliły ku niebu. Nie był to zwykły ogień. Woda nie mogła go ugasić. Ciśnienie go nie powstrzymało. Był szumiący. Wyglądał tak, jak pusty kanał w telewizorze. Wystrzelone ku niebu iskierki opadały wokół anomalii, zaś z odmętów oceanu wyszły demony. Jakie one były, babciu? Bestie, którym blisko do zwierząt, potwory, jedne swym kształtem pasujące do dziecięcych bajek, inne takie, o jakich w najgłębszych czeluściach umysłu najbardziej zaburzonego mistrza grozy próżno było szukać. Małe niczym owady, wielkie niczym miasta oraz takie, których ciężko odróżnić od ludzi. Od ludzi, babciu? Przecież demony to nie ludzie. Zgadza się? Widzisz, mówi się, że ludzie boją się tego, czego nie znają. Gdy demony wyszły z mroku, pokazały swą prawdziwą naturę. Z pewnością były przerażające, jednak te z nich, nie różniące się niczym od nas, pozostały wciąż w sferze tajemnic. Nikt z nas nie miał pojęcia, kim są. Czy to zbłąkana dusza? Grzesznik, który przypadkiem wydostał się z piekła? Otóż nie. Królowie. Tylko najpotężniejsze, najgroźniejsze demony upodabniały się do ludzi, by szkodzić nam bardziej niż żerując na strachu. Zaś najgorszym, najbardziej przerażającym z nich wszystkich, zarówno bestii, jak i władców, był procesja. Dziewczyna skrzywiła się niepewnie. Procesja? Dziwne imię. Jego prawdziwe imię nie jest nam znane. Nikt nigdy nie był w stanie się do niego zbliżyć. Jednak legendy wspominają, iż sam w sobie miał przypominać górną połowę ludzkiego szkieletu w koronie. Z jego ramion wyrastały rogi, zaś cały ten szkielet dryfował w ciągnącej się za nim chmurze czarnego dymu. Na tle innych nie brzmi to zbyt groźnie. Dlaczego to właśnie jego najbardziej się boimy? Ponieważ przyniósł nam kolejny z losów gorszych od śmierci. Demony pożerają ludzi, pragnąc naszych dusz. Jako że powstały z piekielnego ognia, wewnątrz ich ciał dziwne płomienie z głębi oceanu wciąż smagają pożarte ofiary. Myślę, że ma to być odpowiedź piekła na zaistniałą sytuację. Jeśli sami do nas nie przyjdziecie, to my przyjdziemy do was. Jeśli nie możemy zabrać was do piekła, sami damy wam piekło w naszych brzuchach. procesja jest jednak inny. Wszystko w jego otoczeniu pada pozbawione ruchu. Zarówno demony, jak i ludzie. Jego obecność wyrywa duszę ze wszystkiego, co tylko może ją posiadać. Lgnął do niego, stając się jego ciałem. Nikt nie wie, gdzie procesja jest teraz, ani jak wielki się stał. Jednak możemy jedynie domyślać się, iż musi być ogromny. Setki tysięcy dusz krzyczą, próbując wyrwać się z jego ciała. Gigantyczna chmura mrocznego dymu, naszpikowana niezliczonymi twarzami, pogrążonych w cierpieniu i strachu krzyczących nieszczęśników. Przechadza się szlakami całej ziemi. Kroczy bardzo powoli, pożerając nowe ofiary. A w jej sercu on, niepozornie wyglądający demon, który napawa strachem zarówno istoty, jak i pozbawione świadomości okruchy życia. Jeśli na ciebie spojrzy, nie będzie ratunku. To samo stanie się jednak w przypadku spotkania jakiegokolwiek innego demona. W ich wnętrzu nie ma współczucia, nie ma litości, nie ma nic, co mogłoby wpłynąć na inny obrót sytuacji. Jest tylko piekielny ogień. Czy to dlatego nie możemy włączać światła, babciu? Brawo, bardzo mądrze. Wszelkie światło wabi demony, ponieważ kroczą ku ogniu, jaki mają w sobie. Rozpalone ognisko, żarówka czy świeca. Jeśli demon ujrzy światło, przybędzie. A my boimy się demonów, babciu. Prawda? Obecnie już ich nie przybywa. Ludzie Magdaleny zatamowali wyrwę. Dzięki jej geniuszowi możemy istnieć w świecie, w którym nie w każdym miejscu natkniemy się na demona. Dlaczego jesteś tu sam? Słyszałem, że widziano demona na drodze. Kobieta o czarnych włosach, wciąż ciepła, wciąż żywa, w delikatnym pośpiechu subtelnie szturcha siedzącego pod drogowskazem chłopaka w podartym kapeluszu. Zamyślony patrzy w stronę, z której przybiegła. Martwy. Jego szyję zdobi wyraźna blizna po zaciśniętym sznurze, zaś jego aura sprawia wrażenie, jakby we wnętrzu skorupy zwanej ciałem nie pozostało już nic. Gdy wspomniała o nadchodzącym zagrożeniu, uśmiechnął się subtelnie, mrużąc oczy. Dziękuję. Będę czekać. Czekać? Pożrą cię. Tak, pewnie masz rację. Kobieta, krzywiąc twarz, kucnęła obok chłopaka. Odbiło ci? Nie wiesz, co dzieje się, gdy pożrą cię demony? Wiem. Wiem bardzo dobrze. Po jego bladym policzku spływa malutka łza. Demon, który się zbliża, nie należy do najszybszych. Świadoma tej informacji kobieta, w geście ostatnich ludzkich odruchów, jakie rzadko już widuje się w tym świecie, kładzie dłoń na ramieniu chłopaka. Wiesz, jak to jest? Kochać kogoś bardziej niż cokolwiek innego? Kochać kogoś tak bardzo, że wszystko w naszej głowie przysłania uśmiech tej osoby. Pamiętasz jeszcze, co oznacza czuć miłość? Kobieta kręci głową w geście braku zrozumienia. Urodziła się w czasach, gdy świat pozbawiony był tak głębokiej miłości. gdy uczucie bycia ważnym dla drugiej osoby było równoznaczne z byciem przydatnym. Nie można winić ludzi za niezrozumienie zasad świata, których nie mieli szansy poznać. Chłopak, wyrywając ją z zakłopotania, pokazuje dwuczłonowy, zakurzony naszyjnik, który zdobi jego szyję. Jeden z fragmentów przedstawia połowę serca. W dawnych czasach drugie połówki dawało się innym osobom, chcąc w ten sposób wyrazić swoje uczucia. Drugim z fragmentów jest mała, bardzo stara fotografia, przedstawiająca czarnowłosą dziewczynę o zaciornym uśmiechu, jasnej skórze i ciemnych oczach. Nie widziałem niczego poza nią, zanim to wszystko się zaczęło. Była wszystkim, co miałem. Nie było chwili, by me serce zapomniało o miłości do niej. Lecz miłość ta okupiona była bolesną ceną. Ceną, jaką była nieodparta chęć odebrania sobie życia. Zanim to wszystko się zaczęło, w każdej chwili dnia, w każdej chwili nocy czułem strach, że gdy tylko się obudzę, jej już nie będzie. Myśli o jej uśmiechu przyniosły mi obrazy jej słodkiej, delikatnej twarzy, leżącej w trumnie, gdzie wyglądałaby niczym śpiąca. Lecz cały ten ból znikał, gdy powiedziała choć jedno słowo, jeden jej uśmiech, jedna zanucona wesoło pod nosem piosenka, jedna mała rzecz. Wystarczyła, by mój ból odchodził, a wszystko, co czułem, stawało się jedynie szczęściem, że ją mam. A potem? Potem umarła. A mój strach stał się rzeczywistością. Jej twarz w trumnie stała się rzeczywistością. Zrobiła to. Dzień przed odejściem śmierci, rozumiesz? Gdybym był choć trochę lepszy, choć trochę bardziej pomocny, gdybym mógł zrobić odrobinę więcej. Odrobinę. Nie zdążyłaby tego zrobić. Nie mogłem już do niej dołączyć. Przez ten pieprzony świat nie mogłem pójść za nią. Od 1000 lat codziennie błąkałem się, szukając czegoś, co sprawi, że choć przez chwilę poczuję ulgę. Jeśli w brzuchach demonów nie ma nic prócz piekielnego ognia, może nie ma tam i tęsknoty. Może ból sprawi, że moja rozpacz sięgnie dalszego planu. Możecie mówić, że to prawdziwe piekło, ale dla mnie piekło może właśnie się skończyć. Przynajmniej złudnie. Huki tupnięć wielkiego gargulca o głowie zdobionej przez 4 ludzkie twarze, posiadające motyle skrzydła, wyrwały kobietę z zadumy. Podniosła się bez słowa, kiwając głową. Zaczęła biec, oglądając się za siebie, wiedząc, jak wielka paszcza za jej plecami spowija chłopaka, którego twarz zdobi uśmiech, zaś policzki lśnią od łez, gdy ogień zaczyna spowijać jego ciało. Patrzy na jej zdjęcie i połowę serduszka, a jego uśmiechnięte usta wypowiadają słowa, których uciekinierka nie jest już w stanie usłyszeć. Kobieta o idealnie czystym, lecz i przerażająco pomarszczonym nagim ciele, z której kręgosłupa wydostają się niewielkie kolce, stoi, wprawiona w zadumę, gdy wokół niej, poddani konwulsjom ludzie tarzają się po ziemi, ostatnimi resztkami zdrowia psychicznego usiłujący złapać oddech, którego tak naprawdę wcale nie potrzebują. To jej obecność, oblicze niewypowiedzianego zła, nakazało ludzkiej anatomii usilnie odczuć symptomy topienia w najgłębszych czeluściach oceanu. Usiłują złapać oddech, usiłują pozbyć się z płuc wody, której wcale tam nie ma. W takich chwilach, między legendami od zawsze krzepiącymi zło, pod istotnie mniejszymi i słabszymi iskierkami dobra, pojawia się bohater, dysponujący niezrozumiałą mocą lub wspierany przez pozytywne przesłanie historii, która przynosi ratunek niewinnym. To jednak nie jedna z legend, nie baśń. To świat przynoszący konsekwencje decyzji i wyborów, których dokonali ludzie. To życie, a w życiu w każdej chwili cierpią i umierają niewinni, którym nikt nie przychodzi na ratunek. W świecie każdy człowiek ponosi konsekwencje wyborów ludzi, których nawet nie znał lub przyszedł na świat lata po tym, jak oni z niego odeszli. Im również nikt nie przyjdzie na pomoc. Będą cierpieć, póki szaleństwo nie pozbawi ich zmysłów, mimo bycia niewinnymi, gdyż zło obierze drogę przed siebie w nieskończonej ilości czasu, napotykając nieskończenie wielu więcej niewinnych. Wykolejony tramwaj. Dziewczyna w wieku już nastoletnim leży z głową na babcinych kolanach, czując ciepło czułej dłoni kobiety głaszczącej jej włosy. Babciu, kim jest Magdalena? Kobieta wzdycha smutno, jakby od dawna oczekując na zadanie tego pytania, bynajmniej nie z ekscytacji, a żalu. Spogląda w stronę jednego z katów, który rozumiejąc aluzję opuszcza pomieszczenie. Była sobie kiedyś dziewczynka, bardzo cicha i bardzo niegrzeczna. Inne dzieci nie chciały się z nią bawić z dwóch powodów. Po pierwsze, była bardzo, ale to bardzo mądra jak na swój wiek. Była też bardzo dojrzała, przez co dziecięce żarty zupełnie jej nie śmieszyły. Zaś drugim było to, iż jej starszy brat wydawał się wszystkim przerażający. Dziewczynka jednak kochała swojego brata, który zawsze bronił jej przed zaczepkami rówieśników. Dziewczynka z roku na rok nienawidziła ludzi coraz bardziej. Nie ze względu na to, jak traktowali ją, a ze względu na to, jak bali się jedynej osoby, na której szczerze jej zależało. Mijały lata. Dziewczynka stała się kobietą, a jej umysł, którego w przepychu poprzedniej ery nie chciała nikomu pokazać, potrafił zawstydzić absolutnie każdego innego człowieka. Wtedy właśnie odeszła śmierć, a brat kobiety odebrał sobie życie. Nie wiadomo, gdzie wyruszył pośmiertnie, ani co robi teraz. Jednak właśnie wtedy, z tej przepełnionej nienawiścią i żalem dziewczynki, narodziła się Magdalena. Kobieta posiadająca umiejętności intelektualne oraz techniczne, zdolne wyposażyć całą armię, charyzmę przyciągającą ludzi, i nienawiść do wszystkiego wokół, gdyż to właśnie ten świat, pełen znienawidzonych ludzi, odebrał jej brata. Zgromadziwszy wokół siebie prawdziwą armię, poprzysięgła sobie, że sprowadzi śmierć ponownie do tego świata, aby wszyscy ludzie zniknęli na zawsze, a błąkające się ciało jej brata mogło zaznać spokoju. To ona stworzyła doły, prawda, babciu? Prawda? Gdy człowiek traci możliwość ruchu, sprawia, że pozostali mogą martwić się o niego. Zaś leżąc gdzieś na ziemi, może być łatwym celem dla demonów, katlerów lub tym podobnych. Doły z założenia miały być miejscem, w którym ludzie bez zdolności ruchu będą oczekiwać na sprowadzenie śmierci, nie obciążając towarzyszy swoimi ułomnościami. Miast tego jednak obecnie przypominają wypełnione krzykami i jękami szaleństwa piekielne kręgi, z których nikt pozbawiony zdolności ruchu nie może się wydostać, a prędzej czy później każdy do nich trafi. Gdzie są te doły, babciu? Ukryte, skarbie. Wielu ludziom ciężko było przejść obojętnie obok miejsc takiej makabry, jakie ukryte są przed wzrokiem aniołów. W głębinach jaskiń, zasypane w lasach, pogrzebane piaskami pustyni, wydrążone w sercach gór. Tylko pracujący przy nich ludzie Magdaleny, Kaci, wiedzą, gdzie ich szukać. Zaś piecze nad każdym dołem pełni Bard. Bard? Kto to, babciu? Ciężko odpowiedzieć na to pytanie. Staruszka zmieszała się delikatnie. To jeden z pomysłów Magdaleny, który przerażał mnie zawsze najbardziej. Widzisz, kiedy sytuacja ludzkości jest tragiczna, potrzebują naprawdę mało, by usprawiedliwić sobie nawet najgorsze decyzje, jakie mogą podjąć. Za czasów poprzedniej ery wielu wystarczyły pokrzepiające słowa, by odebrać komuś życie. Dziś, gdy musisz patrzeć, jak do tego piekła wrzucają osoby, z którymi spędziłaś tysiące lat, lecz w twym wnętrzu czujesz potrzebę pozbycia się ich, wystarczy naprawdę mała rzecz, aby przekonać siebie, że nie wrzucasz ich do piekła, a do miejsca, gdzie nie będzie im tak źle. Tutaj właśnie pojawili się bardowie. Są to ludzie, którzy na krawędzi dołów przez wieczność siedzą, przygrywając na różnych instrumentach smutną melodię. Pomysł ten sprawia wrażenie ocieplającego i choć wydaje się absurdalny, po 1000 lat uciekania i targania za sobą nieporadnych krewnych w zastraszającej części przypadków wystarczył, by ludzie pozbywali się wszelkich wyrzutów sumienia, wrzucając ukochanych do dołów. A teraz? Teraz wszyscy zdają sobie sprawę, że tak trzeba. Czy to dzięki istnieniu bardów? Nie. Ale nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dużą rolę w tym odegrali. Jednak dla mnie... Staruszka nerwowo rozgląda się wokół, czy aby na pewno żaden z katów nie słyszy jej historii. Dla mnie to kolejna z nienawistnych podłości Magdaleny. Gdy Bard gra tę mroczną kołysankę, wszystkim wijącym się w cierpieniu niewinnym ludziom, ten mały promyk ciepła normalności, ta mała rzecz, która wspiera ich w trudnej chwili, wieczności, utrzymując ich zdrowie psychiczne w lepszej kondycji, pozwalając im skupić się na melodii, uniemożliwia ostateczne poczucie ulgi płynące z utraty świadomości i pogrążenia się w szaleństwie. Przerażający umysł Magdaleny dokonał tego, by krzyczący w dołach Jeruzalem jak najdłużej i jak najokrutniej cierpieli. Wiadomość do wszystkich ocalałych w obrębie działania tego radia. Za chwilę prześlemy koordynaty podziemnego schronu. Przyjmiemy wszystkich, zarówno żywych, jak i martwych. Pamiętajcie, że w najczarniejszej godzinie ludzkości wciąż mamy siebie. Zapraszamy. Legenda o jeźdźcu bez głowy. Co ciekawe, w tym świecie każdy może spełnić dziecięce marzenie o zostaniu miejską legendą. Wystarczy odciąć sobie głowę, nie dać się pożreć i zdobyć konia. Było ich wielu, zarówno powstałych przypadkowo, jak i z zamiarem obrania tej drogi. Co jednak wnoszą do tej historii? Absolutnie nic. Są. Istnieją. Jak wszystko, do czego dążyć potrafi człowiek. Dlaczego więc o tym wspominam? Gdyż resztki zwęglonego szkieletu jednego z nich obgryzane są właśnie przez gigantyczną ważkę o 6 skrzydłach, której oczy wypełnione są po brzegi ludzkimi głowami, rozrywającymi właśnie sobie podobne mięso. W miejscu, do którego przyjazny głos spikera radiowego zwoływał wszystkich, którzy słuchają. Nie ma tu nic oprócz piekła. Podrzędny demon, mimo przerażających rozmiarów i groteskowego wyglądu, pozbawiony formy inteligencji na tyle zaawansowanej, by obmyślić podobny plan. To po prostu bestia. To nie on odpowiada za wezwanie. Nikt nie wie, kto to robi. Ten sam głos słychać ze wszystkich odbiorników, które co ciekawsze w obecnej sytuacji nie mają prawa działać. Ten sam głos sprowadza ludzi w coraz to nowe miejsca, z których już się nie wraca. Kolejna z miejskich legend, którą znają wszyscy na świecie i mimo, że nikt mu nie wierzy, wciąż znajdują się zdesperowane jednostki, ludzie przerażeni tym światem świadomie wybierający piekło lub po prostu idioci, owładnięci pewnością swej nieśmiertelności, chcący rozwiązać tajemnicę głosu z radia. Jeśli jednak nie zbliżasz się do wybranych miejsc, nie musisz się tym przejmować. Co odważniejsi, którzy nie obawiają się zwabienia demonów, mogą dzięki temu wśród ciszy martwego świata posłuchać sobie muzyki. Drodzy słuchacze, przypominam, że wciąż na Was czekamy. Musimy trzymać się razem, zaś dla podróżujących w naszą stronę coś na urozmaicenie pustej drogi. Owen Rigling, Smoke Man. Czy to Ciebie nazywają kaznodzieją? Przechadzający się odziany w sutannie oraz kapelusz, pomarszczony mężczyzna o podnoszącej na duchu mimice twarzy, mimo iż bladej i częściowo wyżartej przez robactwo, a jednak wciąż podnoszącej na duchu, obrócił głowę do tyłu. Tuż za nim bezszelestnie poruszała się młoda dziewczynka, o niemal nieskazitelnie bladej skórze oraz wypełnionych szumem oczach. Jej czarne buciki nie kroczyły po ziemi. Mała, krucha postura unosiła się kilka centymetrów nad ziemią, na 3 parach przytwierdzonych do kręgosłupa muszych skrzydeł. Oboje kroczyli po kamiennej ścieżce, po której obu stronach obserwowały ich niezliczone rzędy wbitych na pale ludzkich głów. Tysiące oczu wodziły wzrokiem za kaznodzieją, próbując nie nawiązywać żadnego kontaktu wzrokowego z istotą na jego przeciw. Mężczyzna jednak nie odczuwał strachu. Jego mimika nie zmieniła się nawet na chwilę. Zgadza się, drogie dziecko. Czyż nie jesteś za młoda, by samemu kroczyć w tak strasznym miejscu? Jestem starszy niż wszystko, co pamiętasz, niż ziemia, po której stąpasz. Wydobywające się słowa z dziecięcych ust wywoływały pisk w otaczających ją uszach, widocznie świadoma tego, przerywając w pół słowa, by do słuchaczy mogło dotrzeć wszystko, co ma do przekazania, nie dotykając ich do tego czasu szaleństwem lub nie pozbawiając wcześniej przytomności. Nie boisz się mnie. Nie boisz się piekła. Nie boisz się płomieni. Dlaczego? Dlaczego miałbym się obawiać? Mężczyzna rzucił od niechcenia, rozprostowując stawy w łokciach. Wcześniej, nim to wszystko się zaczęło, ludzie narażeni byli na śmierć w zdecydowanie większej ilości przypadków niż te, których się obawiali. Mogłem być alergikiem i nie mieć o tym pojęcia do momentu spotkania z czymś, co mnie zabije. Jednak nie chodziłem po świecie w ubraniach ochronnych. Meteoryt mógł w każdej chwili spaść nam na głowę, jednak nasze domy nie miały ochronnych konstrukcji. Każdy człowiek, dosłownie każdy mijający mnie na ulicy, mógł okazać się wariatem zdolnym odebrać mi życie. A co z zagrożeniami z kosmosu? Nie mieliśmy o nim pojęcia, o zjawiskach, jakich jeszcze nie znamy, jednak nikt ze strachem nie spoglądał w niebo. Nikt, mimo że faktycznie mogliśmy umrzeć. A teraz? Każdy z nas wie, kto jest kim. Nie musimy obawiać się nikogo z ludzi. Większość z nas już nie żyje. Granica między żywym a martwym nie istnieje. Najgorsze, co może nas spotkać, to trafienie do dołu lub do was. Ale wiesz, skoro istniejesz, znaczy, że ludzie zawsze mogli trafić między was. Ludzie marzą o powrocie do dawnych czasów, do świata, jaki przepadł, nie potrafiąc jednak już w nim żyć. Choćby śmierć z dnia na dzień wróciła do nas, to ludzkość, społeczeństwo, ono już nie wróci. To nie odejście śmierci zniszczyło świat. To my, ja, wszyscy tu obecni, wy również. Odejście śmierci sprawiło, że nie możemy już uciec w jej objęcia. Sprawiło, że każdy potwór prędzej czy później spotka się z karą za swe zbrodnie. Ja, ty też. Ale ty się nie boisz. Nie boisz się trafić na kogoś, kto pokaże ci koniec, jakiego się nie spodziewasz. To świat, który sami wybraliśmy. Dlaczego mam się bać czegoś, co wybrałem? Po monologu dziewczynka zaczęła zbliżać się powolnie do kaznodziei. Ten stał jednak bez ruchu, nie obawiając się wieczności w piekielnym ogniu. Miast pochłonąć ofiarę, bestia mija człowieka, ulatując przed siebie. Kaznodzieja nie był zdziwiony. Wiedział, dlaczego demon postąpił w ten sposób. Nie była to gra, nie próba zwiedzenia potwora. Po prostu świat toczy się dalej. A to, czy trafi do demonicznego brzucha teraz, czy w przyszłości, czy trafi do domu, czy śmierć powróci i co stanie się dalej. Po prostu świat toczy się swoim tempem. Jedynymi świadkami pozostały głowy na palach, odprowadzające spojrzeniami oddalającą się sylwetkę martwego, ale spokojnego człowieka. Babciu, czym jest Aleja Królów? Miejscem pamięci, zemsty, kary, pomnikiem skarbie. Po odejściu śmierci ludzie odpowiedzialni za to, wydający polecenia, próbowali ugać, uciekać, ukrywać się, przekupywać innych i wykręcać się na wszelkie sposoby, by tylko nie ponieść odpowiedzialności. Jednak pojęcie życia w luksusie do śmierci zniknęło. Z każdym rokiem, z każdym dziesięcioleciem, stuleciem, kolejny winny w postaci głowy trafiał na pal. Obecnie wszyscy oni znajdują się już w Alei Królów, niezdolni do zrobienia niczego, jak obserwowania skutków swej decyzji. Bogactwa, przywileje, tytuły, nic, co otrzymali, już nigdy im się nie przyda. Babciu, czy to nie jest przypadkiem plus odejścia śmierci? Każdy teraz zapłaci za swój występek. Czas go nie uratuje. Staruszka uśmiechnęła się delikatnie, nie odpowiadając. Ten uśmiech jednak, na tle każdego, jakim obdarowywała dziewczynę, był czymś specjalnym. ostatnim, końcowym. To dziecko wyrosło na kogoś, kto nie tylko zna już całą historię upadku ludzkości, całą historię dołów, ale do tego potrafi myśleć samodzielnie i wyciągać wnioski, wystarczające, by ślepo nie przekazywać suchych faktów, przez co przyszłe pokolenia mogą pogubić się w odróżnieniu dobra od zła. Lecz będzie potrafić opisać ten świat takim, jakim jest naprawdę. Kobieta zamyka oczy, nie będąc już w stanie poruszyć nawet ustami. Kaci, szarpiąc ją, wrzucają jej bezwładne ciało na taczkę, kierowaną tylko i wyłącznie w jedno miejsce. Dziewczyna, siadając w miejscu staruszki, chowa zapłakaną twarz między kolanami. Ten uśmiech wystarczył również za pożegnanie, gdyż kolejne słowa z ust kronikarki nie padną już nigdy. Gdy ciało staruszki wiezione jest w nieznanym kierunku, jeden z katów wprowadza do wagonu bardzo małą dziewczynkę, drżącą, przerażoną, żywą. Dziecko niepewnie zasiada w miejscu, w którym niegdyś obecnie kobieta pod tą samą postacią małej, przerażonej dziewczynki była przeciągnięta przez katów. Dlaczego to robicie? Z jej drżących ust wydobywa się pytanie zatrzymujące opuszczającego wagon mężczyznę. Przecież wiecie. Wiecie, ilu ludzi skrzywdziliście. Wiecie, jak wielu was nienawidzi. Wszyscy się was boją, więc po co to robicie? Mimo uratowania świata od demonów, nikt nie czuje do was wdzięczności. Czują jedynie strach. Dlaczego pozwalacie tej kobiecie niszczyć ludzkość? Mężczyzna nie obracał głowy. To pierwszy raz, by ktokolwiek zadał katu podobne pytanie. Wszyscy się nas boją. Nikt nie czuje wdzięczności. Ale to dobrze. Dziewczyna, zdziwiona samym faktem uzyskania odpowiedzi, otwarła szerzej usta, próbując słuchać. Czasem trzeba zrobić rzeczy, za które ktoś cię znienawidzi, by ta osoba była w stanie czuć cokolwiek. Nawet jeśli to jedynie nienawiść. Nie musi mi się podobać, co robi Magdalena. Nikomu nie musi. Ale prawdą jest to, że tylko dzięki niej ziemia nie stała się piekielnym kręgiem. Tylko dzięki jej umiejętnościom, które porwały tłumy i dały im narzędzia do walki, ludzkość nie jest jeszcze w demonicznych brzuchach. Gdyby nie zamknięcie portalu, gdyby nie okrutne zasady, które sprawiają, że przed demonami łatwiej uciec, gdyby nie ukrycie nas przed wzrokiem aniołów i promieniami słońca, tak długo jak jesteście w stanie nas nienawidzić, znaczy, że robimy coś dobrego. Nawet jeśli to okrutne, nawet jeśli dzieje się to z pobudek psychopatki nienawidzącej wszystkiego, to po prostu działa. Dziewczyna spuściła wzrok na dziecko siedzące obok niej, przerażone, zmarznięte, ale żywe. Dziecko, które narodziło się w tym świecie, które żyje, które ukryte w miejscu, w którym nigdy nie widziano demona, przeżyje i w przyszłości opowie to wszystko innemu dziecku, które również przeżyje. Ale co jeśli? Usta dziewczyny delikatnie się otwierają. W tym samym czasie na szczycie wieży Babel, jedynego miejsca na planecie, którego czubek przebija mroczne chmury ukrywające nas przed słońcem, stoi kobieta. Niegdyś. Obecnie to jedynie zanurzona w przezroczystym naczyniu kobieca głowa, spięta wszczepionymi w szyję kablami z mechanicznym ciałem sporych rozmiarów, wpatruje się w kosmos. Wyłaś. Wyłaś w końcu. Co jeszcze mam zrobić do cholery, żebyś zwrócił mu wolność? z zaciśniętymi zębami wyrzuca w kosmos kolejne słowa. Promienie słońca jednak nie palą jej ciała. Nie pojawia się żaden anioł. Gwiazdy są na swoim miejscu. Jednak z oddali głębszej niż najmroczniejsza otchłań, od której wszelkie kosmiczne światła trzymają się z daleka. Oddali tak nieuchwytnej, że mimo gargantuicznego rozmiaru widać jedynie odległą poświatę na tle gwiazd. W jej stronę zdaje się wpatrywać struktura większa niż cokolwiek powstało, straszniejsza niż twórca uczucia strachu. Struktura przypominająca oko. W tej chwili nowa kronikarka spogląda w górę z szeroko otwartymi ustami. A co jeśli to wszystko kłamstwo?